Cześć, siemanko, z tej strony Squido, jak widać dzisiaj w 170 odcinku dziennika z Minecraft sezonu drugiego. Nie mam nic w łapce, dlatego też będzie to odcinek taki pusty, bez pomysłu, bez żadnej idei, którą chciałbym tutaj zrobić. No niestety nie będzie to taki ciekawy bardzo odcinek, ale dobra, coś się postaram zrobić, jakąś tam spontaniczną akcję. Dobra, tutaj to już zamkniemy. Grzybów trochę jest. Jakieś tam grzybki. O. Może tak to ładniej uporządkuję. Co można zrobić? Właśnie. Co? W dzisiejszym odcinku. O, to jest dosyć ważne. Co? I chyba no... Tak właściwie to nie wiem. Czy jakąś wystawę zrobić? Czy jakieś puste miejsce? Czy może, nie wiem, lodowe miejsce, lodowo-śnieżne? Jest mi trudno się zdecydować, co to może być. Niech mi ktoś pomoże, tak. Tak, mamy sporo kamienia, na pewno. Poza tym mamy też ziemię. Ziemia i kamień, no i drewno, drewno w dużych ilościach. No i różne tam bloki też są. Można też zrobić takie lodowe miejsce. Dobra, zrobimy lodową krainę, bo myślę, że już nic mnie nie zaskoczy w tym odcinku. Nie tylko w tym, ale ogólnie. Tak myślę, że już nic ciekawego nie będzie. Poza tym to sobie wymyślę, więc... muszę się postarać, żeby to coś jednak ciekawego było. Będzie taka lodowa kraina, lodowo-śnieżna, będzie to tam podłoga lodowa i dookoła śnieg i... Myślę, że to będzie fajne. Powinno się wam spodobać. Bo tak poza tym to nie mam żadnych innych pomysłów. Przyznam się szczerze. W ogóle nie mam też żadnych pochodni, oświetlenia, nic. A węgla nie wydobędę z prostego powodu, że tym kilofem się nie da wydobyć normalnie węgla, tylko trzeba było go przypalić w piecu. Węgiel przepalać w piecu to trochę głupi pomysł, no, szczerze powiem. Po co węgiel przepalać w piecu, skoro on może go normalnie wykopać, nie? I to jeszcze z fortuną. Tak mi się wydaje. Tak? Tak, bo to chyba dwa wielkie golemy, zobaczcie, one tutaj strzegą tych zbroi. I tutaj tego co jest w tej skrzyni, ale nic nie ma w tej skrzyni. Ale elytra tu gdzieś jest, jest czy nie ma? Jest tu elytra, także spoko. A jakby mi kiedyś była potem potrzebna, bo moim zdaniem, no to ja tego i tak nie umiem używać. Trochę się bawiłem i częściej spadałem niż udało mi się ją włączyć. Dlatego też się w nią nie bawię, ale dobra. Teraz tak, lodowa kraina, lodowa. Drewno takie i ciemnego dębu i w ogóle. Okej. Będziemy potrzebowali na pewno więcej śniegu. O. To jest po prostu primo. Tylko, że ja nie chcę wydobyć razem z tym śniegiem, nie wiem, bałwanów, czy właśnie tego bałwana. Było dużo teorii na temat tego, dlaczego bałwan tutaj nie zostawia śniegu. I szczerze mówiąc, żadnej po prostu nie potwierdziłem. Nie podoba mi się to, że... O. Że tak to niszczę. Czasami się kliknie dwa razy niepotrzebnie. A, i w ogóle, no to szybko te śnieżne kulki mi zapełniły ekwipunek. Także na to też trzeba uważać. No, wiąże się takie zagrożenie właśnie z tym związane. Tutaj chyba jeszcze będę na tej górze coś robić. Muszę jakieś pomysły na odcinki sobie znaleźć jeszcze, bo będzie dramat jak nie będzie żadnych.
Muszą być jakieś pomysły na odcinki, no muszą. No nie ma opcji. Dobra, chodzimy sobie może tam wydobyć więcej śniegu. Trzeba znowu poczekać, aż będzie padać, żeby to ładnie tutaj ogarnęło się. Aha. By the way. Mister, no to tak. Robimy tutaj to, co już kiedyś chciałem, czyli żeby się tego pozbyć, co zrobiłem. Było to dobre, ale było lepsze, nie? Tak samo jak miałem kiedyś tam w Alfie to z krowami, nie? Czy taki zjazd dla krów, czy coś, nie? Ale ostatecznie to musiałem zmienić i w ogóle to usunąć nawet. I tylko jakieś pozostałości po tym tam pozostały w Alfie. Jak ktoś jest archeologiem, no to może tam się pobawić w to. Ja wiem, że tak jest i tyle. Ha. Dobra. Myślę, że trochę jeszcze tylko tego śniegu. Teraz będę obserwować go, żeby nie przesadzić. I za dużo czasem nie wydobyć. Nie podoba mi się to. Tak, jeszcze tylko troszkę. Dobra, tą jedną kulę wyrzucimy. Bo więcej mi się nie chce, szczerze mówiąc, robić. A i tak dużo zrobiłem. Dobra. Niech to wszystko się tu zasypie ładnie śniegiem. Będzie elegancko. Będzie elegancko, tak. Wystarczy, że tu mamy przejście i nic więcej to nie trzeba. Lodowy pokój, właśnie, bo trzeba tam lód ogarnąć jeszcze. Skoro ma to być lodowy pokój. Nie wiem, czy były jakieś inne pomysły, ale szczerze mówiąc, no jak były, to będą dla bazy tam Gamma i ona też będzie wielka, więc nic się tam nie zmarnuje z pomysłów. Dobra, no i tak. I tutaj tak naprawdę byśmy no zaczęli. Aj, popsułem wszystko. Dobra. Au, nie o to chodziło. No, teraz. I tutaj lód stawiamy. Ach, na podłogę lód. No. I od teraz się zaczyna zabawa. No. Jak ja nie ogarniam używania narzędzi w Minecrafcie, a ja chciałem po prostu być wielkim youtuberem i w ogóle, nie? Żeby tam nie wszyscy oglądali. A nie umiem używać narzędzi. Okej. Dobra, tutaj trzeba troszkę pomęczyć naszego Marcina, bo musi ją wykopać całkiem sporo. Nie jest takie proste. Aby to jakoś przyzwoicie wyglądało, nie było jakąś taką małą dziurą. Znaczy tu i tak będzie mała dziura, ale taka chciałbym, żeby to eleganckie było mimo wszystko, nie? Bo jak już coś robić, no to robić dobrze, więc... Więc na pewno pójdziemy chyba jeszcze raz po ten śnieg, bo będzie go za mało. Tak mi się coś wydaje. Lodu będzie nawet za mało. Aj. Dobra, takie coś myślę, że wystarczy. Nie będzie tutaj światła z oczywistych powodów, bo mi lód roztopiło. Do tego sorry. No nie może być, nie ma szans. Nie ma szans. A ciekawe, czy już się tam zrobił ten nowy lód. Czy też nie, śniegu będzie za mało. To jest też dramat.
Zrobiło się troszkę. Dobra, ale tyle to jest nic. No zawsze coś. Ale nic. Zawsze coś, a jednak nic. No. Ja niby mam jakieś tam pochodnie, ale... No nie mogę ich użyć. Zobaczcie, tu już jest koniec świata. Myślę, że powinniśmy iść bardziej w taką stronę zmniejszenia tego jeszcze. Może to się uda. Byłoby wtedy dwa razy mniej problemów, nie? Dwa razy mniej surowców. I by mi wystarczyło w sumie tegoż glasu, znaczy ice'u, znaczy no lodu, nie? Mówmy normalnie. Ach. Dobra, tylko ciekawe, czy wystarczy śniegu. Jak obstawiacie? Obstawiały, przyjmuję zakłady za 3, 2, 1. Sprzedane. Wystarczy. Wystarczy, elegancko. Na sufit też musi oczywiście być. A już widzę, że wystarczy, także jest dobrze, nie ma się czym martwić. Jedynie czym się można było martwić przez chwilę to... Oj. Czy się to faktycznie uda zrobić? No ale jak widać jest dobrze. Teraz tak śnieg na górę. Też to musi być jakieś lepsze niż taka zwykła góra. Okej, i teraz co? To wszystko śniegiem wypełnić? Nie. Ach, żeby tylko tego wystarczyło. Byłoby mi bardzo miło. Trzymajcie kciuki, a ja wiem, że już wystarczy. Bo mam tutaj na kontakty tam z Mojangiem i mi powiedzieli, że mam dość. Tak. I że mi dadzą surowce, jakby mi zabrakło, nie? No, to już w ogóle hit. Squido, to sobie buduj, ty się nie martw, my ci damy surowce. Wyślemy ci w prezencie firmowym, nie, za te wszystkie pomysły, które po prostu wzbogaciłeś nimi grę. No ale nie, no coś w tym jest, nie, że ja miałem taki swój wkład w tą grę. No serio. Trochę tam miałem. Dobra, myślę, że tak ładnie oświetlone. Nie, no fajnie to wygląda, powiem wam, że takie lepsze iglo. Bo ja mam iglo w sumie, tylko że to jest lepsze. Teraz tylko jedna rzecz. Tutaj dookoła coś może. Może to, nie? O. No. Okej. Okay.
Coś jeszcze pokombinujemy. Ale tak elegancko. Dobra. Tyle mi tego wystarczy. Zrobiłem całkiem kawał dobrej roboty. I mamy taką oto komnatę, w której to bałwana zrobimy, no. Tak, tak właśnie. To jest taki, taka wisienka na torcie, no. I on sobie tutaj mógłby nawet żyć. Chociaż pewnie będzie gdzieś chciał iść. Wolałbym, żeby tam wrócił. Bałwana. Właśnie, bałwana zrobimy. Zamkniemy go tam. Zmusimy go tam, żeby tam był. No, co z moimi golemami? Chodzą sobie, nie? Nudzi im się. Nudzi się tym ziomkom. Za dużo ich tu zrobiłem, nie? Przesadziłem, przyznam się. Że trochę przesadziłem, aha. To co teraz bym chciał? Chciałbym te dwa płotki. I zrobić w dodatku jeszcze to zamknięcie, taką bramkę, taką. No. Furtkę. No. Czyli udało się. Pierwszy raz po prostu w coś trafiłem. Teraz tylko tego bałwana tam zamknąć. I będzie elegancko. Bałwan, chodź. Chodź, ty idziesz, ziomek, patrz. Nie, 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 nie. No, ty kurde, bo... Gościu, idź stąd. Idź, idź, dobrze, dobrze, dobry bałwan. Dobry, tu. Tu, 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 tu. No idź, no idź. No idź sobie, o, jak go tak ładnie popchnę. To on tam sam pójdzie. O. Może inne kolory by były lepsze, nie? Ale już nie będę zmieniać. Niech to takie zostaje jak jest. Gdzie to się podziało? Tam wylądowało, lol, daleko. I tak se to zostanie. Ja się tutaj fajnie bawię. Dobra, to co mamy oprócz tej tu owcy kolorowej, mamy też bałwana. Bałwana, który nigdzie nie zostawił śladów, także chyba to nie działa. Od jakiejś tam już wersji. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć.